zakochana para wybrała się na przejażdżkę samochodem. Znaleźli nieuczęszczaną drogę pośród lasu, zaparkowali samochód i zaczęli się całować. Robiło się coraz goręcej, kiedy to w radiu przerwali nadawanie muzyki, podając komunikat o niebezpiecznym szaleńcu zbiegłym z pobliskiego zakładu psychiatrycznego. Speaker nazwał go kapitanem Hakiem, gdyż psychopata miał zamocowany hak zamiast prawej dłoni. Dziewczyna zaczęła się denerwować, lecz chłopak zapewniał ją, że nic im się nie stanie. Po kilku minutach znów zaczęła nalegać, by udali się w bezpieczniejsze miejsce, lecz chłopak znów odrzucił propozycję. Minęło kilka chwil, gdy dziewczyna usłyszała zgrzyt czegoś ostrego o dach ich samochodu. Zaczęła krzyczeć i domagać się, by natychmiast stąd odjechali. Zdenerwowany chłopak stwierdził, iż to tylko gałąź, jednak zapalił silnik i ruszył. Gdy dotarli do domu dziewczyny, ta wysiadła, lecz od razu zaczęła krzyczeć i pokazywać palcem w kierunku drzwi od strony pasażera. Przestraszony chłopak wybiegł sprawdzić, co się dzieje, i zobaczył, że na klamce do drzwi zaczepiony był zakrwawiony hak, wyrwany z ręki psychopaty, któremu umknęli w ostatniej chwili. Historia ta jest prawdziwa. Miała miejsce w Teksasie i mówi o mordercy zwanym przez policję The Phantom Killer.